Rozmowa dnia. A teraz naszym gościem jest pan Arkadiusz Mularczyk, wiceminister spraw zagranicznych. Witam pana serdecznie. Dzień dobry, witam serdecznie. Na początek cytat. Jeśli Zjednoczona Prawica po raz kolejny wygra wybory, to rząd niemiecki będzie musiał usiąść do poważnych rozmów z naszymi przedstawicielami na temat reparacji wojennych. To mówi Andrzej Przyłębski, był ambasador Polski w Niemczech na łamach Gazety Polskiej codziennie. Musimy czekać aż do wyborów na te rozmowy? No, taka jest taktyka Niemiec, taka jest strategia Niemiec. Ja również wróciłem wczoraj z Berlina i odbyłem kilka poważnych spotkań. Przede wszystkim najważniejsze w Niemieckim Towarzystwie Polityki Zagranicznej, gdzie była grupa kilkunastu niemieckich deputowanych z różnych formacji, tych rządzących i opozycyjnych. I padły tam bardzo ciekawe propozycje współpracy polsko-niemieckiej, powiedziałem, dużych inwestycji niemieckich w Polsce, ale również w zakresie współpracy w zakresie kultury, nauki, edukacji, odbudowy zabytków, wspólnych inwestycji obronnych, gospodarczych. Także Niemcy, myślę, uczynili pierwszy krok w zakresie dialogu z nami, ale no, między wierszami oczywiście dało się odczuć, że do tego wszystkiego przystąpimy po wyborach. Jak wygracie wybory, to usiądziemy do poważnych rozmów, a jak rozumiem, będzie opozycja, no to tych rozmów pewno nie będzie, albo też będą na innym poziomie jakby jakości, wysokości świadczeń. Aha, czyli można tylko powiedzieć, że jeżeli PiS wygra wybory, to reparacje wojenne będą, tak? Do tego się to sprowadza? Niemcy nie chcą tego nazywać reparacjami. Widzę, że wszyscy bardzo, no tak powiedziałem, nerwowo reagują na słowo reparacje. Natomiast padają rzeczywiście propozycje współpracy w różnych obszarach i myślę, że są to po raz pierwszy, tak trzeba powiedzieć jasno, propozycje pozytywne. W najbliższych dniach do wszystkich posłów Bundestagu i Bundesratu, czyli Izby Wyższej niemieckiego parlamentu, trafią raporty o stratach wojennych. Jakiego efektu się spodziewamy? No takiej burzy mózgów w pewnym sensie, bo Niemcy absolutnie nie mają wiedzy. Bardzo niewielu Niemców ma wiedzę na temat agresji, okupacji Polski, zniszczeń, strat, jakie Polska poniosła. I myślę, że bardzo ważne jest, żeby parlamentarzyści niemieccy i ci w Bundestagu, i ci w Bundesracie, są przedstawiciele landów, no mieli wiedzę taką przynajmniej syntetyczną, wiedzę na temat tego, jak wygląda stan prawny, stan faktyczny, stan historyczny, bo takiej wiedzy nie mają. Ja spotykam się rzeczywiście bardzo często podczas tych rozmów, muszę powiedzieć, że jestem zszokowany jakby tym, co Niemcy wiedzą, myślą o II wojnie światowej, jaki mają pogląd. No, bardzo wielu z nich podkreśla, że sprawa ma charakter zamknięty. Pytam, a dlaczego ma zamknięty, przecież nie było żadnego wyroku sądu. No to agresor zamyka dyskusję z ofiarą. No, druga sprawa, mówią, dlaczego młodzi Niemcy mają ponosić koszty odbudowy, nie wiem, Polski, reparacji. I co pan odpowiada na takie argumenty? Mówię tak, no dlaczego moje dzieci, czy nasze dzieci, młodzi Polacy muszą ponosić koszty odbudowy Pałacu Saskiego na przykład, prawda, w Warszawie, czy odbudowy dziesiątek, setek zniszczonych zabytków, kościołów, dóbr kultury, inwestycji, które były zniszczone podczas wojny. No my wciąż ponosimy te koszty, no bo chociażby ta symboliczna odbudowa Pałacu Saskiego, ale przecież całe pokolenia generacje Polaków zbudowały Warszawę i dziesiątki innych miast, takich jak Jasło, Wieluń i Nowy Sącz. No przecież te miasta były zrujnowane podczas wojny i nasi dziadkowie, rodzice ponosili gigantyczne koszty kosztem swojej edukacji, możliwości, perspektyw rozwojowych, podczas gdy Niemcy dostali plan Marshalla i mogli swobodnie podróżować po świecie, odbierać kształcenie w Ameryce, na Harvardach, Oxfordach, to niestety myśmy te możliwości mieli ograniczone i to trzeba im uświadamiać i to jest pewien proces, który rozpoczęliśmy. On nie będzie prosty i łatwy, bo tam jest taka jakby postawa wypierania po prostu pewnych faktów, ale absolutnie nie możemy z tej drogi zejść, dlatego że Niemcy będą po prostu tworzyć absolutnie alternatywną rzeczywistość. Oni już tą alternatywną rzeczywistość tworzą, przyjmując postawę, że to oni byli ofiarami nazistów, tak? Że to oni zostali wyzwoleni. Którzy przybyli z kosmosu, tak? No właśnie, więc tu nie miejmy złudzeń, szanowni państwo. My musimy w sposób bardzo zdecydowany prowadzić taką no, edukację po prostu Niemców, którzy wypierają ze swojej świadomości pewne fakty, ale też dzisiaj słyszymy często o tym, że są likwidowane, czy też są próby likwidacji zaniedbywania obozów pracy, obozów koncentracyjnych, tych obozów, gdzie po prostu Niemcy mordowali jeńców, osoby psychicznie chore. I to jest również proces bardzo niebezpieczny, bo on doprowadzi do takiej sytuacji, że w Niemczech, Austrii te obozy będą
likwidowane i one będą tylko w Polsce. I później będzie mowa o tym, że to były nazistowskie obozy w Polsce, prawda, gdzie już w ogóle Niemców nie będzie, bo Niemcy też będą ofiarami nazistów. Więc to są procesy absolutnie poważne i nie możemy ich lekceważyć, ani się z nich śmiać, bo taka perspektywa jest już nie tylko w Niemczech, ale również w wielu krajach Europy Zachodniej, przede wszystkim Stanach Zjednoczonych. Więc ta nasza kontrofensywa, powiedziałem, taka dyplomatyczna, historyczna informacja jest absolutnie niezbędna. Musimy przywrócić sprawy na właściwe tory, ale to wymaga wielkiego zaangażowania zarówno polskiej dyplomacji, ambasad, ambasadorów, konsulów, ale także mediów, dziennikarzy, historyków, IPN-u. Muszą wydać publikacje w języku angielskim, niemieckim, hiszpańskim, francuskim, wspólne inicjatywy. No, musimy na polu polityki historycznej podejmować naprawdę bardzo aktywne działania. Panie ministrze, jeszcze jedna szokująca sprawa. Tym razem na wschodzie Rosjanie w akcie zemsty żądają reparacji od Polski. Mówią o 750 miliardach dolarów i części terytorium Polski. Ja jestem w szoku. Nie, aberracja zupełna. Jak na to zareagować? No, Rosja jest krajem terrorystycznym. To chyba jakby widzimy, słyszymy. Rosja prowadzi wojnę. I Rosja próbuje szokować. To są takie podrygi rosyjskie. Muszę powiedzieć, że rzeczywiście możemy tylko i wyłącznie z politowaniem na te odgłosy z rosyjskiej dumy reagować, bo to jest również fakt tworzenia alternatywnej rzeczywistości. Również Rosjanie zakłamali historię i żyją w świecie, który sobie stworzyli sami, wymyślili. Nie ma tam absolutnie wiedzy, czym była rosyjska agresja, okupacja, eksploatacja. Po pierwsze 17-39 rok, zbrodnie wojenne, Katyń, Starobiec, Ostaszków. Później okupacja sowiecka, następnie gdy rzekomo byliśmy wyzwalani, mordy, zbrodnie, gwałty. Później demontaże z ziem polskich, wywożenie praktycznie wszystkiego, zakładów pracy, zakładów rzemieślniczych, zrywanie torów kolejowych i wszystko było wożone do Rosji, a później eksploatacja państwa polskiego, niekorzystne umowy węglowe, gdzie praktycznie całe państwo polskie, społeczeństwo polskie płaciło kontrybucje dla Rosji w związku z tym, że byliśmy po prostu krajem okupowanym, krajem satelickim. Także my taki raport przygotowujemy. Oczywiście to nie będzie takiej możliwości, żeby on już powstał tak wielki i tak duży jak raport dotyczący strat niemieckich, bo nad tym pracowaliśmy niemal 5 lat. Ale zapewniam państwa, że również ten obszar jest przedmiotem naszych badań, analiz i jakąś taką pewną wstępną wersję zaprezentujemy również niebawem. Więc myślę, że Rosja ma świadomość, część elit rosyjskich może ma świadomość, część po prostu też żyje w alternatywnej rzeczywistości, no, ale absolutnie musimy pamiętać, że dzisiaj Rosja prowadzi brutalną wojnę. Dotykają już ją poważne konsekwencje sankcji międzynarodowych, sankcji ekonomicznych. Mają świadomość, że tę wojnę przegrywają, że świat jest zmobilizowany przeciwko tej wojnie Rosji i Rosja próbuje takie różne wrzutki wrzucać. To czy w takim razie powinniśmy reagować analogicznie, tak jak wobec Niemiec i żądać od Rosji reparacji? 60 sekund. Powinniśmy pewno dokonać opracowania i przygotowania takiego raportu. Na dzień dzisiejszy egzekwowanie czegokolwiek od Rosji po prostu jest fikcją. To jest państwo terrorystyczne, nie przestrzegające prawa międzynarodowego. Natomiast na pewno każde poważne państwo powinno mieć pewne szacunki, analizy, dane zebrane po to, żeby gdy przyjdzie właściwy czas, tą sprawę w sposób poważny postawić. I już zupełnie na koniec, wracając do Niemiec. Powstanie pomnik polskich ofiar niemieckiej okupacji? To idzie ciężko, ale będziemy na pewno Niemców mobilizować, żeby ten proces przyspieszył, bo na chwilę obecną było widać brak woli politycznej w Niemczech, Bundestagu, w rządzie niemieckim przede wszystkim, ale myślę, że nasza ofensywa dyplomatyczna spowoduje, że tam również decyzje przyspieszą, tym bardziej, że niebawem gościmy tutaj minister kultury Klaudię Roth i również o tym powiemy. Za 10:08, drodzy państwo, naszym gościem był Arkadiusz Mularczyk, wiceminister spraw zagranicznych. Dziękuję serdecznie. Dziękuję serdecznie. Dobrego dnia. Hej. Była to rozmowa dnia. Udostępnij ją.